To jeszcze raz ponownie ja, ponieważ w tamtym filmiku tak naprawdę nie wspomniałam o najważniejszym, w sensie o tym, co podawałam wówczas na plaży jako takie typy pasujące. A podawałam tak naprawdę, ponieważ używałam ten szampon, więc to tak było w tym momencie taka aura zapachowa często spotykana. A poza tym tak naprawdę i często spotykana, i też zapachy, które miałam ze sobą, na przykład w postaci różnych próbek, tak naprawdę jeden, dwa z nich bardzo były w takim klimacie, także wówczas warto było o nich wspomnieć. Mianowicie poznawałam zapachy Coqui Coqui, meksykańskiej marki niszowej dostępnej Moon Scent Bar, i tam jest zapach San Coco, który jest takim właśnie drzewnym kokosem, takim drzewnym właśnie jak figowiec, jak drewno gruszy, właśnie jak klimaty na przykład Figier Extreme z L'Artisan. Także owe Coqui Coqui San Coco, owe L'Artisan, właśnie wersja Extreme figowca. Oraz wspominałam w tamtym filmiku na końcu właśnie była naufraż Parfumeria Generale, czyli takie właśnie drewno figowce wrzucone na brzeg morza, na plażę. Także to są takie propozycje, które naprawdę mocno pasują. Natomiast ten zapach, który wspominałam właśnie, który mam zaaplikowany, który jest w ogóle męczący, który zaraz zmyję, on się generalnie bardzo wysadzał, ma tylko momenty właśnie w stylu tej serii właśnie gdańskiej, natomiast generalnie nie wypada dobrze, podobnie jak inne zapachy z tej serii, także no, tak naprawdę z takimi mało znanymi rzeczami to zdarzają się perełki, natomiast to jest jedna wielka oczywiście loteria, ale czasami coś mnie zaintryguje, sprawdzam, była nóż widelec, coś jest niedrogie, a właśnie będzie perełką, także sprawdzam, przeważnie jestem rozczarowana, ale cóż.